Jan Paweł II. Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku, 1 czerwca. W oczekiwaniu na Zielone Święta. Rok po roku Kościół w swej liturgii święci w niebowstąpienie Pańskie czterdziestego dnia po Wielkanocy. Rok po roku także te dziesięć dni, które odpływa od niebowstąpienia do Zielonych Świąt, przebiega na modlitwie do Ducha Świętego. W pewnym sensie Kościół rok po roku przygotowuje się do rocznicy swoich narodzin. Narodził się on, jak uczą ojcowie, na krzyżu w Wielki Piątek, ujawnił te swoje narodziny przed światem w Dniu Zielonych Świąt, kiedy apostołowie zostali przyobleczeni mocą z wysoka, kiedy zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Starajmy się trwać w tym rytmie Kościoła. W ciągu tych dni zaprasza nas On do uczestniczenia w nowennie do Ducha Świętego. Można powiedzieć, że wśród różnych nowen ta jest najdawniejsza, Ponieważ bierze początek, w pewnym sensie, z ustanowienia Chrystusa Pana. Jasną jest rzeczą, że Jezus nie wyznaczył modlitw, które powinniśmy odmawiać w ciągu tych dni, ale polecił bez wątpienia apostołom spędzić te dni na modlitwie w oczekiwaniu stąpienia Ducha Świętego. To polecenie było ważne nie tylko wtedy. Jest ważne zawsze, a w okresie dziesięciu dni po wniebowstąpieniu Pańskim zawiera w sobie co roku to samo wezwanie Mistrza. Kryje w sobie także tę samą tajemnicę łaski, zawierzoną z rytmem czasu liturgicznego. Trzeba korzystać z tego czasu, Starajmy się w nim także gromadzić w sposób szczególny i wejść w pewien sposób do wieczernika razem z Maryją i apostołami, przygotowując duszę na przyjęcie Ducha Świętego i jego działania w nas. To wszystko ma wielkie znaczenie dla wewnętrznej dojrzałości naszej wiary, naszego chrześcijańskiego powołania, i ma także wielkie znaczenie dla Kościoła jako wspólnoty. Każda wspólnota w Kościele i cały Kościół jako wspólnota wszystkich wspólnot dojrzewają rok po roku, dzięki darowi zielonych świąt.